Chciałbym poprosić, panie prezesie, o informację, bo o ile mamy po prostu wyraziste przykłady, symboli komunizmu, o tyle chciałbym poprosić o informację, ile jest przykładów istnienia symboli i faszyzmu i czy też innych ustrojów totalitarnych, czy też no, wszystkiego, co dotyczy jakby zniewolenia czy zaprzeczenia demokracji, a co wynika jakby z tej ustawy. Poza komunizmem, czy mamy przykłady w Polsce istnienia takich symboli? W nazwach ulic, placów nie spotkałem się z takim przypadkiem, aby na przykład pochwalano nazizm. To są pojedyncze przypadki, o których pan senator przed chwilą mówił, czyli jakby pozostałości w postaci honorowych obywateli z niektórych miejscowości, które gloryfikują nie tylko Adolfa Hitlera, ale zdarza się też innych funkcjonariuszy III Rzeszy.